Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku od biedaka do kozaka Farming Simulator 17. Ostatni chyba już, ostatni, Brączkowski ze mną. Siema, co ale ostatni? Nie ostatni raz ty na pewno. Ostatni raz raczej w Farmingu 17 pojawiamy się na tej serii na moim kanale, bo już raczej nie będzie kiedy, bo zaraz sobie wyjeżdżamy do Niemiec, więc ty nie mówisz, że jak będzie gwiazdka, to będziemy nagrywać 17. No jeszcze nie wiadomo, a może od razu wyjdzie mapa, kto wie. Nie wiadomo. Także na razie póki co trzeba być dobrej nadziei. A w dzisiejszym odcineczku, tak jak zapowiadaliśmy, akcja siewy na pełnej. Troszeczkę pieniędzy zniknęło z naszego konta, jak sami widzicie, około 3000, tak mniej więcej, pi razy oko wyszło. Za 1000 kupiłem nasion właśnie do siewnika, jeśli chodzi o rzepok, bo będziemy dzisiaj sobie siać rzepak, i za 1600 kupiliśmy nawozu. Jak 60 to tak siadło, że mój ty Jezu, drogi. I my mamy tutaj wszystko sobie poukładałem, więc mam nadzieję, że na dzisiejszy odcinek nam starczy, bo mamy to największe pole do siewu. Przed odcineczkiem udało nam się zaorać to największe pole, bo jak sami pamiętacie, no w poprzednim odcinku rozpisaliśmy sobie te wszystkie pola, co będzie jak wyglądało. I kurczę, się okazało, że no rzepak to już powinien być dawno zasiany, a my trochę żeśmy przegapili sprawę, dlatego też dzisiaj jeszcze nie widzicie jesiennej mapy. Tutaj mam nadzieję, że w następnych odcinkach się ona na spokojnie pojawi. Dobra, wiesz, że już teraz... ostatnie są odcinki. Co? Wiesz, że już ostatnie odcinki, tak, bo w następnych odcinkach ma się pojawić jesienna. No, a przecież będą następne odcinki. A co, nie nagrywam tej serii? Dobra, kończymy dzisiaj serię. Nie, no, będzie seria, no podobno. Więc... Ja myślę, że jeszcze przez chwilę na pewno będziemy kontynuować 17, bo na pewno tak szybko nie wyjdzie. Ale będzie mi się chciało grać 19 już tylko. Od której strony chcesz ten, żeby ci rozsiać? Wiesz co? Możesz tutaj od tego długiego właśnie kawałka. Każe na mnie poczekać, bo fajnie popatrzył, jak się jeździ, wiesz? Gdzie jesteś? No ja no muszę załadować najpierw, wiesz? Ja za sekundę będę jechał. A jak nie, to zrób sobie ten cypelek tu mały. Tam wiedź właśnie cofnij i... Nie, ja pojadę na sam koniec zrobić tamten. Dobra, jak chcesz. Ja sobie tutaj worki noszę. Nie patrzcie, kurwa mać, to jest właśnie to. W następnym sezonie już raczej, gdy będziemy mieli, mam taką nadzieję, jakiś większy siewnik albo coś w tym stylu, kurwa, jeszcze drzwi się zamykają. To będziemy chcieli bawić się w Big Buggy, no bo tutaj niestety, ale nie chcieliśmy się bawić, bo nie mamy całego sprzętu do tego wszystkiego i żeby to dobrze wyglądało. No to postanowiłem, że jeszcze w tym sezonie pobawimy się do końca tymi workami. Ale już w następnym mam nadzieję, że podziałamy sobie z Big Bugiem, no bo to jest duża wyręka, przynajmniej na takim gospodarstwie. I co? Jest, dobra, poczekajcie, ja wskoczę sobie, bo prawdopodobnie już mam pełny. Tak pięknie wygląda ten rzepak, ala zboże. Dobra, to jest 97%, więc myślę, że powinno nam wystarczyć na jakiś czas. No teraz ta 80 lepiej wygląda na tym napędzie. No i co, w dzisiejszym odcinku tylko zajmiemy się rzepakiem. Później pozostaną nam, ja będę chciał jeszcze zrobić sobie jakąś jesienną orkę, Brączek będzie chciał sobie zrobić jesienne siewy. I zobaczymy, czy coś z tego jeszcze uda się więcej wyskrobać, jeśli chodzi o jesień. Jak nie, to moment, kurwa mać, nie spojrzałem. Moment, powinniśmy tutaj ogarnąć i ten następny sezon powinien się jak najszybciej pojawić. Teraz fajnie, jakbyś przyjechał tu tą moją stronę, bo ja będę tu teraz już siał. Jo? Czekaj, no. Dobra, to czekaj, zaraz będę już pojechał. Dobra, ja sobie najpierw, wiecie co? Kurwa, chłopaki, ja muszę zjechać tu na pole. Ja myślałem, że to będzie długo ładowo, a będzie, że to szybko. Nie, szybko poszło. Ja już jadę tutaj tą stronę. Dobra, ja sobie tutaj zacznę poprzeczniak. Nie będziemy się bawić raczej w znaczniki, bo to i tak na tym oranem nie będzie tego widać. A szeroko strasznie daje ten siewać. No, no to jest Amazonka, nie? Bo nie ma się co dziwić. Dobra, znajdźmy sobie rzepak. Kurwa, już się bałem, że nie znajdzie. No czekaj, nie siej tam tego cypla. No bo dobra, czekaj. To sobie mogę zrobić już tam. To jest rzepak, jo, to będzie rzepak. Tu będzie opuszczanie siewnika, a raczej będziemy się tylko bawić tym. Kurwa, co tak dziwnie. On tak skakał zawsze? Co? On tak zawsze skakał? A róż. Czekaj. Nie, no czy się skaczy? Wtedy nie. Znaczy jest porcy, no porcy zawsze to się tak pierdzieli wszystko, nie? No, dlatego ja nie lubuję, ale no trzeba. Czasami no, trzeba. No, tutaj myślę, że będziemy mogli zainwestować w brony. O matko, ale go sadza, nie? Będziemy mogli zainwestować w brony, żeby po prostu po tej orce za każdym razem to zabronować. I żeby po prostu na polu było równo. I żeby nam się też lepiej siało, nie? Albo jakiś agregat może mniejszy, taki polski.
Chociaż agregat mamy akurat przy silniku, więc tutaj raczej wątpię, że agregat zdąży. Jedziesz w tą stronę tu do mnie? Co? Jedziesz w tą stronę tu do mnie? Ale dobra, ja sobie ustawiam, to ja sobie jadę siarty, bym kawałek mniej pogarnę po trzecie. Ale mordo, jak 360 zapadła. Ty, żebyś tam trzeba było podopumpować trochę po... O! Na dwóch kołach, nie? 80 idzie. Jo? No, no bo my w tamtym sezonie żeśmy chyba nie robili po orce, nie pamiętam. Poczekaj, ja szałem na pewno w zeszłym sezonie. No to nie było po orce, tylko było... Staryzowane. To było staryzowane, no. No. Kurde, kazaliście nam umyć trochę szybki w tym ciągniku i w ogóle. A ja się też zastanawiam, dlaczego to szybko to jest taka zaparowana, jak wygląda, nie? No bo taka jest tekstura narzucona na nią. I po prostu zależy jaka jest pora dnia i słońce jak pada, wiesz? Tym bardziej, że teraz mamy jakieś trochę inne niebo i no, naprawdę to... No kurwa, zamknij klapę od siebie, bo się wysypią wszystkie ziarka. Też tak, muszę widzieć. Dobra, jak ci będzie. N. Dobra, gitara obieć. No trochę, żeśmy się tutaj naorali, poza odcinkiem. Ale poszło. Bo to było czula. Bo tak to, no zobaczcie, tych orek było za dużo na tym kanale. Jeśli chodzi właśnie o tą serię, no to właśnie tutaj musieliśmy jakoś to, przynajmniej poza odcinkiem sobie kurczę zrobić. Bo jakby nie patrzę na to orka, to chyba taka... Rzecz póki co najbardziej od nas wymagająca i najwięcej odcinków by z tego było, ale też nie ma sensu, wystarczy, że wrzuciłem przynajmniej dwa odcinki z orki i moim zdaniem to będzie wystarczające. Ale ja nie chcę, Jezu, ile to będzie siewu, nie? Gdzie? Ile to będzie siania tego pola, no kurde. Tak... Nie, to się wydaje, to będzie w miarę szło. No zobaczymy. Jest 9, mój Jezu, będziemy do nocy jeździć dzisiaj jak nic. Na pewno wyjeżdżą się 5 orka. No, to na pewno. Przepraszam, ale czasami jak widzisz na dwa koła potrafi wyrwać. Jestem w szoku teraz, nie? Że ten zestaw aż tak strasznie... Zobacz, normalnie jak ten. Od razu mi sieje czasami, nie? Nie muszę opuszczać. Ja sobie teraz skończę rozsiewać nawóz tu uborka, wtedy lecę przepiąć 60 do pługa, będę testował, czy 60 da radę pługu. No jeszcze tak na takiej zassanej ziemi, bo to będzie orka łąki, która wcześniej nie była orana jeszcze. No, także zobaczymy jak to będzie szło, spróbujemy sobie coś zaorać w tym odcinku też. Jak uda mi się zaorać łąkę, to wtedy zostanie nam tylko orka pod pszenicę. Znaczy to będzie zimowa orka, pszenicę będziemy musieli na tamtym polu na wiosnę. I orka też zimowa pod ziemniakiem. No i tą orkę będę chciał właśnie. Także sobie. To już będą takie typowe jesienne odcinki na jesiennej mapie. Nie? No, także no to akurat właśnie chcę sobie tą orkę pod ziemniaki zrobić, no bo tak napisaliście w komentarzach, za co bardzo serdecznie. Oczywiście dziękujemy i też z góry przepraszamy, że nie było od zera teraz te kilka dni, ale przed weekendem zbytnio nam się nie udało nagrać dużo tych odcinków. Teraz zaraz no, była niedziela, był ten poniedziałek, niestety z Adasiem ciężko było nam się zgrać i nie udało nam się w ogóle nagrać, dlatego też to od zera się nie pojawiło. No a będziemy chcieli kurczę przynajmniej wrzucić jeszcze po tym jednym odcinku i się jakoś pożegnać z tą serią, ale coś czuję, że będzie bardzo, bardzo ciężko, bo po powrocie z Niemiec już prawdopodobnie będziemy mogli sobie grać 19, więc kurczę, no tu troszeczkę słabo, no ale no nic... No chyba, że nagramy po prostu jak będzie już 19 w wolnej chwili, nie? No, ale raczej jak już siądziemy, choć no nie byłoby to głupie, na spokojnie sobie zrobi takie naprawdę, bo ta seria, mówię, zasługuje na jakieś fajne ostatnie 3 odcinki, więc no tutaj będziecie musieli nam pewnie wybaczyć w tym tygodniu też troszkę przerwy na kanale, no bo niestety w Niemczech nie będziemy w stanie nic dla was nagrać, ani nic dla was wrzucić, jedynie jakieś tam, wiecie, posty, czy coś w tym stylu się pojawią. Jeśli chodzi o live'a, to też raczej ciężko będzie cokolwiek zrobić tam, choć zobaczymy, może będą mieli jakiś fajny internecik, no, ale raczej też wątpię, więc no niestety tylko będziecie musieli polegać na naszych social mediach, jeżeli nie macie jeszcze Snapchata, Instagrama, to bardzo serdecznie was zapraszamy, wszystko macie podane w opisie, zapraszamy też na Facebooki, bo tam zaraz 50 koła wjedzie, ogólnie dziękuję za 10 tysięcy na Instagramie, mało się wrzuca, chcę troszkę podbić tego Instagrama, ale jakoś nigdy mi nie po drodze z tymi zawsze, ale weźmiemy się. Myślę, że się kiedy weźmiemy z czasem i zaczniemy coś cykać i stawiać właśnie, żeby tego Instagrama... Musisz jechać, bo niestety nie byli w stanie nam dzisiaj przywieźć, bo był potrzebny. Tam już jest wszystko zapłacone. Musisz jechać do nich i sobie napełnić, nie? Bo niestety nie chcieli nam przywieźć, a my nie mieliśmy ten, jak to ogarnąć, żeby to wszystko przywieźć dzisiaj. Dobrze. A tym bardziej mówię, oni mają to w dużym Big Bagu, oni to raz załadują, nie będziemy musieli w workach się bawić ani nic, a my tu, jak mówiłem, do Big Bagów jeszcze nie jesteśmy przygotowani w ogóle, więc kurczę, lipa. Ojej, właśnie, zapomniałem, co robimy ze ścieżkami na tej serii? Póki mamy ten, że tak powiem, ten nasz siewnik, bawimy się w ścieżki? No, na pewno nie. Chyba nie, nie? Żeby to wyglądało realnie. Nie wiem, tam ludzie sobie czasami coś montują i w ogóle wychodzą albo i zatykają dane ścieżki, więc no sobie jakoś tam sieją. Ale raczej my się chyba tutaj jeszcze ten sezon nie będziemy bawić. Poczekamy, no właśnie, na jakiś nowy siewnik i wtedy mam nadzieję, że to jakoś spoko będzie
będzie wyglądało. No naprawdę, tutaj strasznie brudna ta szyba. Myślę, że to może też być brudna przez to, że jest ciągnik troszeczkę ubrudzony, więc jeśli pojadę teraz na gospodarstwo, ja sobie podjadę pod karczera od razu, bo jak widzicie, no te nasiona nam ubywają i kurczę, no kupiliśmy trochę tych nasion, ale nie obstawiałem, że aż to tak będzie schodzić. Jednak to jest naprawdę duży kawał pola i to jest jeszcze... Duża dawka pewnie ustawiona. Szczerze? Czekaj. 32. A... Kurde, które to było pole tamto? Nasze poprzednie. Nie, nie da się przybliżyć. No to już ci mówię. Które to było nasze? To, co mieliśmy rzepak wcześniej? Czekaj. 21. To jest trochę... Myślę, że jest jeszcze większe. No to jest 27, masz podzielony teraz, nie? No właśnie tak, więc... No kurczę, no tutaj naprawdę... No tam będzie trzeba, ja sobie tam nagram raczej... na tamtym połowie pszenicy, żeby zobaczyć jeszcze. Ale jakby nie patrzeć... To teraz będzie trzeba, jak zasiejesz tutaj, zasiejemy to... No. To od razu będzie trzeba zasiać ten rzepak tam, gdzie ja będę dzisiaj orał, nie? Tak, tak, bo to żeby rzepak musi nam... Musimy o jedną fazę prawdopodobnie go przyspieszyć sobie, nie? No... Znaczy nie, zrobimy ze zbożami go, zimowymi. Trzeba pamiętać o tym, żeby rzepak przyspieszyć z zimowymi zbożami, żebyśmy na wiosnę już mieli tą różnicę. Tak, to na pewno, ale teraz czy przyspieszać rzepak? Nie, bo później jak będziemy mieli tak, przyspieszymy później na zimę zboża zimowe, to już będzie druga faza rzepaku, a na wiosnę jak zasiejemy i przyspieszymy, to już będzie trzecia faza i tam my będziemy mieli zielone zboże, a kurde, rzepak będzie już do cięcia. To musimy tak zrobić, że po prostu ten, przyspieszymy na... Bo o tym mówiłeś? O czym? O tym? Tak, o tych trzech. Na tamtym, na tamtej stronie przecież masz. A, tu już nie ma. Mój Jezu, nawet się skończył. A ty wszystko już ten? Co? To ja kupię kolejne. No, następne wydawanie pieniążków, no ale musimy. Jak chcemy... To skończy tu wzięło. Co? To skończy. Nie ma pojęcia. Nie ma pojęcia. To nie nasze pewnie jest. Więc tutaj kurczę niestety, ale... O, jest luz. Ile mam pieniędzy? 11,5 tysiąca. Kurde, musimy pamiętać dzisiaj pod koniec odcinka, żeby przewinąć czas, no, żeby nam się ten pieniądze dodały za mleko. Mamy 20 tysięcy litrów mleka. Ale kurde, ciężko mi tu operować. Nie mogę go w ogóle ustawić, chciałem sobie sposobowo nie dojechać. No go tylko nie przypierdol. Nie dałem rady. Ale naprawdę ciężko, tutaj jak się zapada, jednak. Kurczę, po tej orce, no jest dobrze, ale no zobaczcie, jednak tak jak wspominaliśmy, bo mówiliście, czemu podłączymy sobie tej naszej nowej talerzówki i w ogóle, jednak kurde, jak jest agregat, to agregat, moim zdaniem tak. Dużo lepiej to wygląda. Póki na razie tak mamy, zobaczcie tutaj te dwa wały, dwa rzędy graczek, to jednak coś troszkę to uprawi, wyrówna i rozbije te pecyny, więc jeśli chodzi o to, to raczej będziemy póki co tutaj za... że tak powiem, za naszym agregatem i na razie nie będziemy go raczej no, 60 się zatakować. No to tam jest, ostatnio przywozili, więc na gospodarstwie możesz tam cytnąć trochę. Nie, to miałem przejazd mieszać ze stroną wozu i wtedy jadę orać. No, ostatnio ogólnie sobie rozkminiałem, bo to trzeba już powoli o tym myśleć, jak będzie rozbudowana obora. No bo jakby nie patrzeć, ja nie pamiętam już planów i w ogóle tego wszystkiego, bo już oborę mam upatrzaną i w ogóle muszę teraz z killerem pogadać, czy będzie w stanie mi tą oborę zrobić w kilku częściach, tak jak na Bolusiowie, bo będziemy chcieli z odcinka na odcinek, żeby coraz więcej było wybudowane. I jeśli o to chodzi, to... Gdzie krowy będziemy trzymać? Właśnie teraz ten temat chcę poruszyć. Gdzie będziemy trzymać krowy? Prawdopodobnie zrobimy tak, że za dnia będziemy sobie je mieli normalnie na pastwisku, a mamy przecież dużo miejsca w stodołach, że tak powiem, przygotowane tam pod świnie, więc się ogarnie jakieś stanowiska dla krów i po prostu będziemy je wiązać na noc, sprowadzać je do tego, do stodoły, czy coś w tym stylu. Przecież mamy tych budynków pełno, więc jeśli chodzi o ten problem z krowami, to raczej będzie on w miarę szybko rozwiązany, a później z czasem już będzie można je przecież wpuszczać. O, siema gościu. Ale tam na pełnej widzę. I tutaj właśnie to sobie rozkminiałem po poprzednim odcinku, mówię, kurde, przecież jak obory będzie dłużej, to trochę przypał, bo będzie te krowy trzymać. Jak to będzie z karmieniem, z tym wszystkim, ale właśnie sobie tak rozwiązałem, że będą one znajdowały się, albo od razu je całkiem weźmiemy i nie będą przez jakiś czas wypuszczane, no bo to jednak, czekaj, ile? No ale to nie mamy dużo krów, co mamy? 9 krów na razie. No to nie jest dużo, więc możemy sobie to ogarnąć. Jak widzicie, dzisiaj kapelutki dawno nie było, ale powróciły. I mówię, kurczę, jednak na tej serii spoczko, bo jak wiecie, nie używamy słuchawek, to możemy sobie na kapelutkach posiedzieć. A tak jak mamy słuchawki, to trochę nie bardzo to. A ja chętnie używam słuchawek, więc muzyki wysłałem. Ty, właśnie, kurwa, ja mam nadzieję, że muzyka nie leci, bo ja ostatnio jak sobie orałem, czekajcie.
Nie, nie leci. Oj, się przestraszyłem, bo jak ja orałem to wtedy, to sobie włączyłem radio. Bo właśnie gadałem z Grączkiem, czemu my radio nie używamy, ani nic, i później tak dopiero. I mówię, kurde, radio miałem włączone. Boże, jakby teraz było włączone cały czas. Zresztą i tak by nie było słychać, bo tu na pełno 80 cały czas. Uszczelka pod głowicą już chyba wypluta. O kurwa mać. Dobra. Dobrze, że tak szybko się kapnąłem. Może na ścianach chyba się skończyły. Ale Grega tak ładnie robi, co? No. Właśnie jestem w soku. Ja go od razu wyrównam sobie. Dobra, jedziemy sobie po nasionka. Gdzie? No właśnie tutaj, kurde, nie wiem. No bo wiesz, jak on go tak rzuca, to jednak muszę troszeczkę większy nakład sobie. Ale gdzieś, kurwa, opona mi się wjebał, to jest sor, nie? Pół 60 nie widać. Tylko brakuje mi tutaj wyjazdu z tych pól, wiesz? Ja muszę, ja jak będę teraz przerabiał na jesienną, to muszę pamiętać, żeby zrobić tu wjazd i już później będzie na wiosenną i w ogóle. Bo kurczę, trochę słabo z tym. Czemu też często ten, pytaliście właśnie, zapomniałem o tym wam powiedzieć, czemu nie bierzemy sobie tego sezon moda teraz. Powiem wam, że już się przyzwyczailiśmy do grania na własnych przeróbkach, że tak powiem, mapy. I co jeszcze jest najfajniejsze z tym wszystkim, że ja lubię po prostu, nie lubię często kupowanych pól z racji tego, że jak gram sobie już tak realnie na jakiejś serii, a te pola są kupowane, to często jest tak, że zobaczcie, u nas ładnie pola wszystko porobione na, wiecie, nie wiem, orki, nie orki, jakieś siewy, a tak, gdzie nie gdzie są na zimę żniwa, nie żniwa, takie duperele i to jakoś, kurczę, mi to nie wygląda. Dlatego też często jak się bawię, to... Ale w sezonie tego nie ma. Co w sezonie tego nie ma? W sezonie masz takie coś właśnie, że... Wszystkie pola będą ten? Tak, zniwne, no. Na pewno? Tak, tak. A, widzisz. I jakoś zawsze lubiłem się bawić samemu, żeby dopasować po prostu do danej pory roku to, co dzieje się na polach u mnie i u moich sąsiadów, że tak powiem. Więc, kurczę, tutaj jakoś bardziej zawsze byłem za tym, żeby sobie samemu ogarniać. Nie starczy nasion. Nie? Co ja zasiałem? Ja pierdolę te drzwi. Mordo, musisz... Ale tak jest, przeciągnę szok. Normalnie... Dobrze by mnie tylko nie przytrzasnęły. Może ja ci pługiem przytrzymam. Jedynie co, to widzę z górki. To wygląda. Piękny rzepok. Boję się, że nie wejdzie mi tu. Co nie wejdzie? 75, dobra. Jeszcze może wejdzie. Szybciej, Krzysiek, trochę chodź, bo już na ryncie jesteśmy my. I właśnie jakoś tak sobie to ogarniałem, żeby... To tak wyglądało. Patrz, to nawet nie wiedziałem, że na sezon modzie tak może być. Ale jakoś, kurde, nie ma to jak nasza jesienna. Zrobi się po swojemu, to chociaż będzie wiadomo, co gdzie. No, jak. Pewnie, tak. O, ja pierdolę, widzieliście ten worek? Co mi tak rzuciło? To był breakdance. Dobra, podnosimy, tak jak obiecałem, kurwa. Joś. Czekaj. O, dobra. Teraz możemy sobie podjechać, karcher jest. Chyba trochę w biednym domu mieszkamy, ci powiem. Czemu? Nie wiem, tak kurwa patrzę, to ten pałac to jest... Zajebista chałupa. No nie? Karczerę by ją umył. No chałupa jest skąd duża, to trzeba byłem po prostu wyremontować. To też byśmy mogli na takie rzeczy, kurde, kiedyś właśnie zacząć się bawić w tej sejfie. Fajnie by to wygląda, jakbyśmy wyremontowali jakąś stodołę, coś w tym stylu. Kurwa, mordo, chyba to nic nie dało, ta trzeba już jest taka zaśniedziała, że szok. No. Niestety nie umyjemy szybki, więc trochę słabo. A czy będziemy teraz malować w najbliższym czasie naszą 80? Raczej, kurczę, powiem wam nie, póki nie będzie chyba jakiegoś nowego ciągnika. Z racji tego, że kurczę, jakby nie patrzeć, ładnie ta 80 wygląda w tym klimacie, na tym gospodarstwie. Jak już będzie jeden nowy się ciągnik, no to później, no fajnie będzie drugi sobie wyremontować. Ale tak, żeby teraz przywalić tą 80 na takie nowe kolorki, to moim zdaniem straciłaby ta seria troszeczkę, jakby nie powiem, klimat. Dobra. No bo to nie będzie mówił, ale 60 kupuje. Dlaczego? Idzie zajebiście, ale patrz. I nie puściłem jeszcze, a ona już może. No bo jak padasz ma dworki. No. No to wtedy ja. No ale to ona będzie miała problem z każdym pługiem, wiesz o tym. Bo ona ma. Znaczy, my już pamiętam na samym początku narzekaliśmy, że ona strasznie pompę dziwnie ten. Ma problemy właśnie z pompą, bo nisko. Coś żeśmy kurczę robili. Talerzówkę? Nie wiem. Coś żeśmy chcieli podnosić nią. I kurde, miała problem, że strasznie nisko podnosiła. No i kurwa, ona idzie jak wariat. To nawet tak nie powinna iść. Ale ten... ona będzie miała problem z każdym pługiem, dlatego że ona jest niska, po prostu. No. Nawet każda 60. A motorki się wpada jednak, jakby nie patrzeć. I to ze sobą jednak to nie współgra, jak wszystkie inne maszyny. Dobrze, na kierunku cały czas tam jeździmy, my sobie na spokojnie.
No ale idzie dobrze. Jakiś przycinek. Kurwa, co ty z tymi kierunkami jest? Czekaj. Co? Nie wiem, wyłączyłem jeden, włączył się drugi. Opelce na pracowniku, może co ty tam byś zrobił? Nie, bo zagro robiłem pracownikiem, wiesz, żeby prosto było. Ja? Masz tak? Gdybyśmy narzucili ostatnio. Bronek jeszcze ostatnio był w robotce. Ostatnie jo. Orki. Wymorać, wczoraj. Jo, jeszcze coś będzie do orania. Ale nas raczej już nie będzie, będziemy w Niemczech, więc to chłopaki raczej sobie poradzą sami. W tym sezonie? Więc kurczę, jednak jeszcze tak na koniec sezonu coś się tam udało, ale vloga już nie nagrywał. Ja bardzo serdecznie zapraszam na kanał z vlogami. Wleciał w lodze od Krzysztofa oczywiście. Oreczka wleciała. Jeszcze tam mam jeden bardzo fajny vlog, taki inny, nie wiem czy taki na YouTubie w ogóle jest. Z badań geodezyjnych, jeśli to tak się w ogóle nazywa. Takim szybowcem, że tak powiem. Naprawdę fajna sprawa. Więc muszę jakoś go fajnie obrobić, podocinać, bo tam trochę jest takiego pierdzielenia i w ogóle. Co? Masz osobnego bonus? No, przykład tam trochę nagrali, trochę pogadali, więc no, mam nadzieję, że uda mi się skleić z tego jeden jakiś fajny vlog. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Ziomek jeszcze był na tym vlogu, więc muszę sobie jakoś to poogarniać fajnie. Ale kurwa, jakąś dziwną kulturkę mamy ten. No ta miedza jest taka. No tu trzeba to też wyrównać, jakby nie patrzeć. Trochę taki nie, wiecie, piekło trzeba przyjechać zaczyna. Delikutaśnych rzeczy trzeba porobić na tej mapce, tak na spokojnie. Fajnie z tego silnika w ogóle ulwa. Nie wiem czemu środek tak się ściąga. Bo tam jest ten, no, ślimak. Ślimak pokazowi. No, na pewno nie starczy nasion, bo zobaczcie, ja tutaj tym silnikiem raczej nie dosieję sobie tej całej lewej strony. A zostaje jeszcze ta prawa, więc trzeba będzie dokupić, bo jeszcze przecież rzepok trzeba siać właśnie na tej łące, którą Bronek ogarnia. Tak. To ona nie jest za duża, nie? Nie. Kurde, ale te dziwne są te rzeczy. To też trzeba pousuwać ogólnie, bo są, wiecie, na mapie te rzeczy na poprzeczniakach. Jak wiecie, te kurcze, nie wiem jak to nazwać, te krzoczki, nie krzoczki, jakieś tam te, co się popatrzeć można. Pokrzywy. Kurwa, ostrem się da popatrzeć. Oset, a nie? Da się ukłuć. Kurwa, nie parzy też? Nie. Więc to po prostu nie znika podczas orki. A najgorsze jest to, że jak wywali się to w giancie i się na ten sam save, no, po prostu podmieni się mapę, to nic nie da. Trzeba usunąć albo z mapy jakiś plik, ja już nie pamiętam, albo stworzyć nowego save'a i do tego nowego save'a wrzucić sobie po prostu te pliki carrier i na V, coś tam było. Vehicles, a no tak. No to te dwa pliki chyba trzeba wrzucić i jeszcze jakieś tam od terenu, czy coś w tym stylu. I wtedy na spokojnie nam już to podmieni, bo właśnie będziemy mieli problem z tą łąką, którą mamy u gór. Musimy ją zaorać i połączyć do naszego pola, na poprzeczniaku właśnie znajdują się te rzeczy i kurde, no chcieliśmy to już wcześniej orać, ale mówimy na odcinku to będzie brzydko wyglądało, a teraz nie ma sensu, żebyśmy tak strasznie się bawili, żeby przerobić to wszystko. Więc no tutaj musimy sobie to też ogarnąć i najlepiej gdzieś przy tych naszych polach, tak już na zaś sobie chyba będę myślał, przy tych naszych polach gdzieś sobie to po prostu musimy wyrzucić. Ale kurwa. Przejdzie? Przejdzie. Ale idzie ok na pełne gdzie. Idź się dozorać. Oj. Chyba nie. Weź pokaż jak ta łąka wygląda. A nie, dam to ten. A nie, no zobacz, tu prawą stronę będziesz miał moment machnięte. No przez ten, chciałem już 15 minut dobra. No co ty, jak ty dopiero przez sekundę zjechałeś. Jak jechałem sypać. Ale to było sekunda temu. No, dwie. No. Kurwa. Ale pięknie 80, klucze, wszystko nie. O ja pierdolę, akumulator z nogą mnie zawadzić tylko. Bycie pierdolnie prąd. Szok to tu nie leży, ty. Piwa tylko brakuje. Żłobie leć. No to jakiś tajfun na dworzu chyba dzisiaj. Nie wiem czy mi się nie wydawało, ale dzisiaj padało chyba. I to grad jakiś mocno. W nocy nie wypadało też. Gorzej jak śnieg pada, mordo. Jeszcze okna nie otwanialiśmy, nie patrzyliśmy w ogóle czy to się dzieje. Czekajcie, tu to by się przydało jakoś fajnie tu zasiąść. Muszę sobie... Szarpny w osiemnikim. Więc kurde, no teraz... Co się posługuje? No mówię ci, że ma ciężko, jakby nie patrzeć. Bo ma, nie ma obciążenia z przodu. No a właśnie to rozmawialiśmy na twoim odcinku. No. A nikt się nie odezwał, tam nikt nie mówił o tym, żeby nam pomógł bardzo chętnie. Chyba trzeba też wykminić coś, bo kurde, no... Powiem wam, że trochę za mocno ją podnosi.
No ale wiesz co, gdyby nie ta orka, to by było ok, bo ona ma ten problem, że jak ona wpadnie, to wtedy tak się dzieje. Tu zobaczcie, jak ładnie nam ta rzodki wyszła. Kurde, choć brakuje mi naprawdę tego poplonu z tego. Ale to obiecałem, że będę się bawił, to się pobawię na pewno. I z tej tekstury sobie po prostu to przerobię. A co? No na przykład gorczyca, nie? No fajnie by to wyglądało na tej mapie. No mi się tak ostatnio ta akcja spodobała, jeśli ktoś jeszcze nie widział, to bardzo serdecznie zapraszam. Bo no całkiem inaczej to wygląda, jakoś tak bardziej realnie moim zdaniem. No fajnie. Więc kurczę, no tutaj na tej serii to jest w ogóle była bajka. Muszę też się przyzwyczaić, że cały czas muszę pojeżdżać do przodu zanim podniosę. Bo mi nie dosiało do końca. Okej, a no tak, dopiero tu broń wrzucił nawóz. Ale tam niespokojnie się wymiesza. O. Wymiesza. Dobrze, że ten, dobrze to pole naprzeciwko nasze, więc mogę sobie wjechać. Ja mówię, teraz to było fajne, że mnie. Teraz te Niemcy nam trochę pokrzyżowały te plany z tym nagrywaniem do końca. No ale się już tym bardziej cieszymy, bo mówię, ta 19, to teraz tam te ostatnie dni to tak nam zleciały, że my nie możemy uwierzyć w to nawet. Więc to jest klucze akurat z tym bajeczka. Ostatnio teraz widziałem, że Farming robi już live'y. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Ostatnio oglądaliśmy bawełnę. I powiem wam, mega mnie zastanawia, czy do bawełny będzie jakiś nowy sprzęt. W sensie nie nowy, tylko czy kilka sprzętów będzie, bo widziałem, no jest kombajn do bawełny, nie? I teraz... No, czy będzie tylko jeden, tak samo jak jest jeden kombajn do... Nie, do trzciny. Do trzciny, no. No właśnie troszkę szkoda, bo dopiero później będzie, albo będzie trzeba pozbierać pieniędzy długo na coś takiego, albo no dopiero w późniejszym czasie ta bawełna się pojawi, bo nie ukrywam, ja na pewno jakąś serię będę chciał sobie zrobić z testowania, tak jak pamiętacie na początku Farminga 17 i sobie kilka jakichś tam, wiecie, takich prac, tak jak na początku ja pamiętam testowałem ziemniaki czy tą, to pole, to tu będę chciał na pewno sobie potestować takie rzeczy jak tą bawełnę i jeszcze jakieś inne duperele, więc taka seria na pewno sobie powstanie na spokojnie. Dobra, mamy na spokojnie, mamy tą stronę skończoną i noże pewnie już rośnie. Hey, hi, hello. W tym sezonie ogólnie więcej plonów powinniśmy mieć. Z racji tego, że nasze pola są zaorane, bo nie wiem, ale raczej mi się tak wydaje, że gdy wchodzi się na mapę, to po prostu wszystkie pola wymagały orki. Chyba tak było. Tak było. No więc, więc tutaj jeśli chodzi o to, to te plony jeszcze mieliśmy zmniejszone, a i tak nie było na co narzekać. Ogólnie w stodole znaleźliśmy jeszcze jęczmień. A siejemy jęczmień? Co siejemy? No bo to on miał zostać chyba po to, że my będziemy jakoś ogarniać swoje nasiona, coś ala w tym stylu. Można go sprzedać teraz. Więc można go będzie sprzedać, będą zjadolać nocę. Więc sobie go teraz sprzedamy na dniach i można by było tą pszeniczkę jechać wywieźć. Nie wiem jak tam cenowo to wygląda. Jak będziesz miał chwilę, weź sprawdź. Bo jestem mega ciekawy. Dobrze, już patrzę tutaj. Bardzo słabo. A co to tak zwyżka? Rzepok, chyba widzą, że my siejemy. To specjalnie kurwa, bo teraz nasiona drogie były dlatego, bo każdy rzepok i sieje. Dziady jedne. Jak my by poczekali, to i my by teraz za dobrą cenę rzepak sprzedali, a tak to dupa. Wyprzedali my od razu, znaczy od razu, niedawno. No i tak już zawalało nam to w tym stodole. Ale powiem wam, że i na tej serii to niebo też kozacko wygląda. Widziałem wasze komentarze, że też mega zajarani tym niebem byliście. A my zapomnieliśmy wrzucić tego linka? Tak, oczywiście. Jak zawsze zapominamy wrzucić do linka do opisu. To już jest standard. To jest standard. I tak cieszę się, że od czasu do czasu ogarniamy w ogóle ten opis jeszcze. Choć coś czuję, że na dłuższą metę to może być ciężko. Ale będziemy się starać. Bo jak później mówię... No ja akurat z tym nie mam problemu z ogarnianiem opisu, więc za każdym razem do co odcinka jest opis ogarnięty. W całym sensie dużo się nie zmienia, wiecie. Cały czas tam jedynie te stany naszego obornika, czasami zboża. Pieniędzy nie rozpisujemy, bo to widać w trakcie gry, więc na całe szczęście teraz dużo roboty nie ma. Zobaczymy jak to z czasem będzie wyglądało. Pamiętam też na od zera jak zaczynaliśmy. W ogóle no to było coś, robić te tabliczki po prawej stronie. Ja jeśli chodzi o 19 raczej nie będziemy tego robić, no, przestań, bo to było tyle roboty i ustawiania. Wiem, fajnie to wyglądało, może tak, ale uwierzcie, że to tyle zabierało mi czasu, że to była jakaś totalna masakra. Musiałem tak pojechać, żeby tutaj sobie wiecie co posiadać do końca. Kurde, to mi jakby naprawdę dużo mi się narobiło. Troszkę jestem zmęczony tym. Zdążysz w naszym odcinku? No w życiu. Nie? Nie, no to jest 15. A, bo ty też jesteś tam. A też nie chcę jakiegoś drugiego odcinka, bo ja chcę, żebyśmy dzisiaj mordo do ciebie też nagrali ten odcinek, bo to już dzisiaj wtorek. I żebyśmy później mieli czas na nagranie tych od zera, nie? Żebyśmy sobie poogarniali to, bo tu już jest godzina 12.
więc troszeczkę już późno. Ja mam jeszcze trochę robotki, więc kurczę, no przydałoby się, żeby wrzucić to jak najszybciej ten odcinek, żebyście go po prostu mieli, żeby takiego długiego przestoju na kanale nie było, bo już teraz ostatnie dwa dni chyba nie mieliście nic z grami. A my też jakoś, jak sami widzicie, nie odpalamy żadnych innych gier i nie nagrywamy na razie nic, skupiliśmy się tylko na farmingu, bo jeszcze jak widzicie, no, ten powrót nie jest do końca taki, jaki byśmy sobie chcieli i byśmy mieli tego czasu, ale już z dnia na dzień po powrocie myślę, że z Niemiec już będziemy mieli ogarnięte w 100%. No już na 19 musimy się przyłożyć. Jakby nie było czas, zawsze, codziennie będzie musiał się jakiś znaleźć, no bo kurde, nie wyobrażam sobie, żebyśmy jakieś przerwy od razu od początku sobie robili na od zera. Takie większe, że tak powiem. Więc będziemy musieli się jakoś starać, żeby chociaż jakiś odcinek codziennie wpadał na ten kanał. Więc tu trzeba będzie ogień, a ja ogień zaraz będę miał na farmę i raczej wtedy się już pożegnamy, bo już mam tylko 16 kilo. Strasznie szybko schodzi, bo jakby nie patrzeć tego rzepaku, powinno bardzo malutko schodzić. Pamiętam, że zawsze do silnika rzepaku się mało sypało. Serio? Nie, tam jest na hektar. Jak możecie, to napiszcie, ale jakoś tak z tego co pamiętam, to mało. Przecież ja miałem rzepak kiedyś, tutaj do tyłu. Jakby kupili, to czekaj. Bez przesadki. Nie, jak ja kupiłem już kombajn, to już nie bawiłem się w rzepak. To już były czasy, gdzie rzepaku nie było. No rok, tak, to był gdzieś okres mniej więcej jak buraki miałem. Były buraki, był i rzepak wtedy. Była kukurydza u mnie, ja pierdzielę, że człowiek nie nagrywał wtedy, nie? Vlogów. Ja bym chciał vloga teraz sobie obejrzeć z tego koszenia kukurydzy, nie? Bo... A kto to kosił? No tata kosił wtedy. Z kombajnem naszym. Naszym. Nie, że nie kupiłeś. Co? Że to było jak ten. Jak nie było się kombajnu. No ale jeszcze, no później, ostatni rok, to jeszcze kukurydza. Teraz o kukurydzy gadam. Że ostatni rok, jak już kupiliśmy kombaj, to jeszcze ostatni rok to była kukurydza, już więcej nie sialiśmy kukurydzy. I żałuję, że wtedy chociaż nie było już tej kamery, nie? Że tylko taki normalny film się by pojawił. Dobra, my sobie tutaj go postawię. A rzepak to on kosił? Nie będziesz go kojarzył, ale miał bizonem rekordem u nas kosił zawsze. Rok w rok wszystkie zboża i w ogóle. Dobra, w tym odcineczku mordy to by było na tyle, może kiedy będzie czas, jeszcze o tym wszystkim sobie porozmawiam na spokojnie, a na pewno będzie. Także co, my wam bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę, przepraszamy za tą małą przerwę, trzeba lampę kurwa naprawić, bo chyba, że moczok gdzieś zawadził. I co, słyszymy się już w kolejnych odcineczkach, także strzałeczka, trzymajcie się, cześć!